Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam kolejną klawiaturę, której nie powstydziłby się żaden czołowy gracz. Jest to klawiatura mechaniczna Thermaltake X1 na dość nietypowej wersji przełączników Cherry MX. Klawiatura, którą spokojnie można określić jako flagowiec, czyli klawiaturka, która ma wszystko co trzeba, a nawet jeszcze więcej. Tak więc zapraszam Was na recenzję tej właśnie klawiatury. Zaczynamy. No i nadszedł czas na recenzję przepięknej klawiatury Thermaltake X1 RGB. Jest to klawiatura, jakby nie było, która jest sprzedawana jako jeden z flagowców od Thermaltake'a. Myszkę TT Esports Iris mieliście w poprzednich recenzjach też zrecenzowaną. Świetna myszka, tutaj dostała rekomendację, bo jest w bardzo dobrej cenie. Natomiast tutaj mamy klawiaturę, której cena już nie jest na każdą kieszeń, ale w zamian daje nam tutaj dużo dobrego. Jest to klawiatura bez wątpienia dla najbardziej wymagających graczy. I co ciekawe, jest to pierwsza klawiatura, jaką mam w testach, która posiada właśnie taki typ przełączników. Cherry MX, znane wszystkim, lubiane, ale są to Speed RGB Silver. Punkt aktywacji 1,2 mm, czyli praktycznie jak w klawiaturach niskoprofilowych, przynajmniej niektórych, mamy LEDy RGB. Z tyłu mamy opis wybranych funkcji, magnetyczna podpórka pod nadgarstki, tryby do gier FPS, MMO, MOBA i do RTS-ów. No i macie takie porównanie, że w klasycznych mechanikach aktywacja następuje po przebiciu 2 mm, czyli w standardowych Cherry, czyli w Keilach, OUTEMU i innych przełącznikach, a tutaj mamy szybszą aktywację. Postaram się to dzisiaj Wam jak najlepiej opisać, te moje wrażenia. Mamy też kontrolki multimediów i mamy też wbudowaną przejściówkę audio oraz też jest port USB, który może się przydać do podłączenia chociażby jakichś słuchawek na USB, pendrive'a czy czegokolwiek tam potrzebujecie, albo chcecie chociażby sobie podładować telefon, no to możecie. Podpórka pod nadgarstki, która jest magnetyczna, wygląda ona tak. Ma tutaj trzy takie stopery i gumeczki też na tych wypustkach. Jest to po prostu kawał tworzywa sztucznego, dobrej jakości to prawda, solidne, grube to jest dość takie przyjemne, ale za chwilkę też pokażę Wam alternatywną podpórkę od Thermaltake'a, też TT Esports, jakbyście chcieli. W każdym razie ta podpóreczka działa dobrze, natomiast trzyma się tak jak większość podpórek magnetycznych, czyli bez szału. Raczej tylko jak ta klawiatura stoi na blacie, wtedy to się wszystko dobrze trzyma. Ale sobie ją na chwilkę odczepimy, żebyście dobrze obejrzeli tą klawiaturę. Zobaczcie. Jeśli chodzi o profil klawiatury, to jest taki, jest ona dość gruba, jest naprawdę masywna. Oczywiście widać wszystkie światełka i widać też podstawę przełączników. Jak sobie wyłączymy LEDy, to widzimy, że mam tutaj faktycznie Cherry jakieś takie szare. I zobaczcie, mamy piękne LEDy w trybie domyślnym. Podświetlenie jest tutaj mocne, ponieważ mamy taką dość delikatną czcionkę, czyli nie jakieś takie wielkie, tłuste znaki, tylko takie delikatne, przez które przebija ładnie światło i też mocno to światło dookoła te czcionki otacza. Wszystko jest czytelne, pięknie podświetlone, ale nie jakoś nachalnie, nie jest to przesadzone. Mamy też logo TT, które tutaj się ładnie też doświetla. Mamy kontrolki, tryb gamingowy, wyłączenie podświetlenia i kilka trybów jasności, blokada Windowsa. Następnie, jak się domyślacie, to jest potencjometr do głośności systemowej, działa bardzo ładnie. Żeby całą przerobić głośność, to trzeba tak ze 4 razy tym przesunąć, 3-4 razy. I mamy też włącznik, wyłącznik trybu wyciszenia całkowitego dźwięku. No i też są kontrolki multimediów, czyli stop do tyłu, play, pauza do przodu. Na klawiaturze też ukryto szereg innych ciekawych multimediów, ale też mamy software. P1 do P6 to oczywiście profile, macro recording, light mode, czyli tryby podświetlenia, kolejna kontrolka do LEDów. Mamy też przyciski RGB, którymi możemy wybierać pojedyncze kolory i kolejny przełącznik trybów. Light effects i prędkość w dół i w górę. Bardzo dużo tych multimediów jest tutaj wplecionych w samą klawiaturę. I mamy też tutaj multimedia typowe, czyli przeglądarka, klient poczty, strona domowa, mój komputer, kalkulator, player audio i to wystarczy, bo resztę mamy już przecież dalej. Jak klawiaturę odwrócimy, widzimy właśnie przejściówkę do słuchawek. Teraz Wam pokażę, jak wygląda z tego tytułu kabelek. To jest fajne, bo możemy słuchawki na jacku sobie podpiąć tutaj, a kabel do kompa i mamy pod ręką. A jak mamy słuchawki czy inne urządzenie na USB, też możemy tutaj z tego skorzystać, a nawet dobrze
jest z tego korzystać, bo po to są takie rzeczy, żeby nam życie ułatwić, a nie utrudnić. No i zobaczcie, jak z tego tytułu niestety wygląda kabel. Jako że trzeba było ukryć w tym przewodzie kilka żył, to jest on naprawdę gruby, rozwarstwia się dopiero na końcówce na trzy mniejsze. Najcieńszy, ale i tak dość sztywny jest przewód jack. Jak sobie wepniemy do kompa w kartę dźwiękową, czy tam w płytę główną, czegokolwiek używamy, to mamy właśnie przekierowanie tego audio. Też mamy dwa wtyki USB do klawiatury, zasilający samą klawiaturę, oraz drugi dostarczający dodatkową moc do tego wbudowanego portu USB. No i jak już tę klawiaturę Wam dość porządnie opisałem, to pewnie byście chcieli posłuchać, jak te klawisze pracują. No to słuchajcie. Najbardziej to uczucie bym porównał do Cherry MX Red, ponieważ siła nacisku jest niewielka. Klawisze są dość ciche, nawet jak szybko piszemy, tak na mechanika są przyzwoicie ciche. A jeśli chodzi o ten próg aktywacji, to wystarczy tak dosłownie klikać, żeby pisać. Nie musimy wciskać do końca, więc jak ktoś lubi tak smagać klawiaturkę, no to będzie w niebo wzięty. Co innego, jak ktoś lubi walić w klawiaturę, to wtedy najlepiej brać sobie niebieskie przełączniki, bo przy okazji macie jeszcze ten irytujący niektórych klik. Niektórzy kochają, niektórzy nie, wiadomo, gusta są różne. Natomiast przełączniki typu Red oraz takie jak tutaj, czyli Speed RGB Silver, są dla tych, którzy lubią z klawiatury korzystać niezbyt siłowo. Jeszcze zobaczcie, jak naciskam FN, klawisze RGB nam się tutaj podświetlają odpowiednio. Możemy sobie tutaj strefowo zmieniać jasność i podświetlenie. Do dyspozycji mamy, jak widzicie, przeróżne efekty LEDów. Chociażby takie fajne przenikanie. Może przyspieszymy. O właśnie, przyspieszamy. Spowalniamy. Mamy także reaktywne falowe, eksplozyjne, takie wybuchowe. Mam taką rozgwieżdżoną noc w trybie RGB. Jest też wężyk, czyli klasyka. No i są także pojedyncze kolory. Mamy oddech i przeróżne wersje tego RGB. Możemy mieć także takie podświetlenie do gier, gdzie mamy tego też kilka opcji właśnie do tych gier, co Wam mówiłem na początku. I mamy też tryb programowania, czyli sobie sami tutaj klikamy, co ma być. Też możemy oczywiście zmienić sobie kolor. Znaczy klikać te klawisze i wybierać kolejne kolory. Jak widzicie, można to zrobić z pozycji klawiatury bardzo szybko. Zapisujemy i mamy na tym schemacie. I wracamy i jest. Tak więc tyle, jeśli chodzi o same podstawy. Wiecie już, jak klika. I przejdziemy jeszcze do software'u i do testu anti-ghostingu. Tak więc zapraszam do dalszego oglądania. No i obiecana alternatywa. Zwyczajne, standardowe, plastikowe podpórki nie były dla Was wygodne. To mamy coś takiego, co chociażby TT Sports by Tromatic miało jakiś czas temu w ofercie. Teraz nie jestem pewien, czy da się to kupić, ale sprawdźcie sobie. W każdym razie są jeszcze inni producenci. Mamy tutaj podpórkę, która jest pokryta materiałem, czyli przyjemna w dotyku, a na dodatek nie jest to plastik, tylko w środku ma memory foam, czyli mięciutką, nieubijającą się piankę, przez co mamy tutaj super komfort dla naszych nadgarstków. Tak więc gdybyście chcieli, to macie alternatywę dla podpórek plastikowych. I to bardzo przyjemną alternatywę. No dobrze, przed nami klawiatura Thermaltake X1. Sprawdzimy za chwilkę anti-ghosting oraz też zobaczycie oprogramowanie tej klawiaturki, które jest dość rozbudowane. Tak więc na początek test anti-ghostingu. No zobaczcie, absolutny anti-ghosting. Bez problemu wciśniemy ponad 30 parę klawiszy jednocześnie, więc nie ma problemu. No i przechodzimy już do sekcji programowej, gdzie mamy chociażby profile, na każdym możemy sobie inne ustawienia tutaj zapisać. Mamy oczywiście wszystkie efekty tutaj też pokazane. Static możemy sobie stworzyć samemu strefy, które mogą być oczywiście w różnych kolorach.
Bardzo łatwo się to programuje z poziomu tego software'u. No takie Wam daję luźne przykłady. Ok, oczywiście możemy też tutaj sobie ustawić jasność tego. Oczywiście z RGB Sync TT z innymi urządzeniami Thermaltake'a. Następnie mamy puls, czyli po prostu pulsacyjne. Możemy też zrobić full customize albo random i ustawić sobie kolory. Czyli na przykład pulsowanie na zielonym. Kolejny efekt to wave, efekt RGB, bardzo przyjemny, gdzie możemy sobie ustawić też wzorzec tych LEDów. Może być bardziej lub mniej jaskrawy. Jeśli lubicie takie kolory bardzo jasne, ciepłe, no to oczywiście jest do zrobienia. Spiral Rainbow, czyli takie kręcenie się jakby dookoła. Też całkiem fajnie to wygląda. Też mamy tutaj wybór. Też jest prędkość, jasność. Spectrum Cycling, też jeden z fajnych efektów, czy takie przenikanie po sobie kolorów. Reactive, oczywiście wybieramy sobie kolor reakcji, prędkość utrzymywania się tego także, czy mogą te klawisze dłużej być podświetlone po naciśnięciu. Możemy też kolorowe zrobić w trybie random albo customize, czyli te, które zaprogramowałem, się podświetlają, reszta nie. Tak więc kombinacji jest mnóstwo. Następnie jest efekt flow, czyli po prostu liniowe, reaktywne. Ripple to będzie takie wybuchowe, reaktywne, a właśnie bardzo ładnie też oprogramowanie to pokazuje w czasie rzeczywistym. Teraz raindrop, czyli taki deszczyk. Snake Marquee, czyli taki wąż po prostu nam tutaj spada. Sound Control. Bardzo przyjemny tryb audio, trzeba przyznać. Bardzo ładnie ten equalizer nam tutaj się pokazuje. No i system temperature. No i kolor pokazuje nam po prostu status systemu. Czyli w tej chwili mamy niebieski, temperatura nie przekracza 40 paru stopni, bo jakby było 46, no to już by była temperatura taka niebieska, jasna. No i to oczywiście jeszcze nie wszystko, bo mamy też nagrywarkę makr. Oraz możemy po prostu programować pojedyncze przyciski na różne funkcje. Oczywiście przy pomocy makro rekordera możemy także kombinację klawiszy tutaj sobie przypisać do różnych funkcji. No tak więc fajnie, mamy tego naprawdę dużo. Programowanie jest całkiem funkcjonalne. No dobrze, czas na małe podsumowanie. Przyznam Wam się, że ta recenzja mogła być dużo, dużo wcześniej, ale podobnie jak z myszki TT Sports Iris, także z klawiatury Thermaltake X1 korzystało mi się tak dobrze, że nie miałem za bardzo ochoty zdejmować jej ze stanowiska i brać się za nagrywanie już właściwej recenzji, a po prostu korzystałem z niej. Przede wszystkim w grach sieciowych grało się przy jej pomocy bardzo wygodnie, bardzo komfortowo. Przyjemne LEDy są na pewno atutem tej klawiatury. Fajnie, że ma też dodatkowy port USB, który się bardzo przydaje. Minusem jest niestety gruby i sztywny przewód. No, niektóre mechaniki, szczególnie flagowce, tak mają przez dodanie przepustu audio i przez dodanie dodatkowego portu USB. No, niestety już tak bywa. Natomiast trzeba pochwalić przełączniki, które tutaj mają niski próg aktywacji, są cichutkie i bardzo lekko się z tej klawiatury korzysta. Dla mnie osobiście to jest ogromny plus, ponieważ lubię klawiatury mechaniczne, które reagują dosłownie na muśnięcie, na lekkie puknięcie, a nie trzeba tego klawisza jakoś siłowo, mocno dociskać, jak chociażby w niektórych wersjach przełączników Blue. Tak więc jak dla mnie fajny, ciekawy, udany produkt, który nie jest to prawda najtańszy, ale w tej cenie daje nam naprawdę dużo, dużo dobrego. No i na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście kupić tą klawiaturę albo chociażby sprawdzić jej cenę, to w opisie filmu macie link, klikacie i rozwija Wam się lista sklepów. Od razu wiecie, gdzie ona w tej chwili jest najtaniej. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć!